U nas tu nie ma problemu. Serdecznie witam wszystkich kibiców, sędziów, zawodników na kolejnym spotkaniu koszykarskiej Ligi Okręgowej pomiędzy drużyną gości, czyli UKS, dwójka Kamienica Polska oraz gospodarzami, czyli Gokisem Panki. Przechodzimy do prezentacji poszczególnych zespołów. Drużyna gości, czyli przypominam UKS, dwójka Kamienica Polska, wystąpi w zestawieniu. Ujma Przemysław. Z numerem 3. Z numerem 5 Michał Pieniek. Z 7 zagra Łukasz Borycki. Z 6 Wojciech Krawczyk. Z 12 kapitan zespołu Paweł Gałka. Z numerem 23 Zbigniew Pana. Z numerem 33 Rafał Kazimierczak. I jeszcze po wodzie jest dzień paradosu. Przed Państwem UKS dwójka Kamienica Polska. Drużyna gospodarzy, przypomnę, w 3 meczach 6 punktów. Lider koszykarskiej Ligi Okręgowej z numerem 3 Patryk Gawroński. Z numerem 4 kapitan, a zarazem grający trener Michał Sala. Z 5 Marcin Sawicki. Z 7 Łukasz Rudalski. Z 11 Kamil Praski. Z 14 Grzegorz Korzonek. Z numerem 15 wystąpi Damian Krawczyk. Z numerem 16 Rafał Lawa. Z numerem 21 Dariusz Dętek. Z numerem 33 Bartłomiej Sala. I z numerem 36 Adam Kolejewski. Przed Państwem Gokis Panki. Serdecznie również witam arbitrów dzisiejszego spotkania. Pan Robert Ogorniczek, sędzia główny. Pan Jakub Cieśliczka, sędzia pomocniczy. A więc za chwileczkę życzę dużych sportowych emocji. Przypominam, Gokis Panki, UKS dwójka, Kamienica Polska. Ja postaram się Państwu na bieżąco podawać wynik spotkania. Myślę, że podczas następnego już meczu tablica będzie działała. Dzisiaj sobie, myślę, poradzimy na bieżąco. Patrząc tutaj właśnie w protokół meczowy, będę Państwa informował o wyniku spotkania. Oczywiście w przerwie, żeby nie przeszkadzać sędziom. Jeszcze przypomnę, że Marcin Sawicki i Rafał Nowak również reprezentują na co dzień barwy trzecioligowego zespołu Start Meble Dobrodziej, lidera trzeciej ligi opolskiej. Drużyna z Kamienicy, jest to również zespół bez porażki dotychczas
rozegrał jedno zwycięskie spotkanie. A więc można powiedzieć, że pojedynek dwóch niepokonanych w tegorocznych rozgrywkach zespołów. Oczywiście Marcin. Jakiś czas.
Czwarta minuta spotkania. Ujma Przemysław 5-4 i 7-4 Dariusz Dęber. Gałka Paweł i 7-6. Szósta minuta spotkania. Zmiany w zespole gospodarzy pojawiają się na boisku. Rafał Nowak i Bartłomiej Sara. A schodzą Kamil Praski i Michał Sara. Dla gospodarza. Siódma minuta spotkania. Grzegorz Korzonek zmienia Patryka Gawrońskiego. Rzucił Przemysław Ujna, doprowadzając do wyrównania. Ósma minuta spotkania, wynik 9-9. Rzuca Marcin Sawicki.
A więc 12 do 11 dla Gokisu. 9 minuta spotkania. Mamy zmianę w drużynie gości. Bieniek Michał wchodzi na boisko, opuszcza Paweł Gałka, również gospodarzy, wchodzi Dariusz Dętek, a pojawia się na boisku Adam Kulejewski. Debiutujący w oficjalnym spotkaniu Parka. A ponownie za trzy Marcin Sawicki. 15-11 dla Gokisu. Dziewiąta minuta spotkania. Przed nami więc ostatnia minuta spotkania. Oczywiście pierwszy kwartu. 13 punkt dla gości zdobywa numer 7, czyli Policki Łukasz. Ostatnie 40 sekund. Mimo że Tomek jak przyjedzie z jednym, a reszta to wszyscy sami. 30 sekund do końca. Trzynaście sekund pozostało gospodarzom na rozegranie ostatniej akcji w tej kwarcie. W każdym bądź razie na piątą. Dziewięć. Pięć. Trzy. Dwa. Koniec. A przed chwileczką 17 punkt zgodu z numerem 14 Grzegorz Korzonek, a więc po pierwszej kwarcie 17 do 13 dla Gokisu Panki. Mamą się nie może dogadać. O, telewizor. Nie kępuj się. Nie ma już na ten nowy, mamy ten bieg ulewkowy. Czy ma na tej pęki? Na bieg ulewkowy? Jest już od 9. Zaczyna nas w oku drużyna gospodarzy. Przypominam, po pierwszej kwarcie drużyna Michała Sarana prowadzi 17 do 13. Nie ma problemu.
Marcin. No Marcin, na moje Michał, ma ja miałem tego Michał. Marcin. No wiem, że Marcin, na moje Michał. Zaliczony 18-19 punkt Rafała Nowaka i dodatkowy rzut osobisty. Ponownie faulowany Rafał Nowak i dwa rzuty osobiste w jego wykonaniu. Niech to niech modelem. 20 punkt. 21. 21 do 13 w tej chwili. Taki jest wynik. Na początku drugiej kwarty. Zawsze o połowie zawodników więcej, no to ich zamęczą. Tym razem rzut osobisty wykonali Boryckiego. Łukasza. Zdobywa 22 i 23 punkt. Kolejne punkty, czyli 25 do 13, więc dobry okres gry gospodarzy. Sadra przed chwileczką rzucił zawodnik z numerem 6, Krawczyk Wojciech i 25 do 15. Rzut wolny, czyli 27 do 15. Na boisku pojawiają się Dariusz Dędek oraz po raz pierwszy w drużynie gospodarzy z numerem 7 Łukasz Furgarski. W drużynie gości z numerem 33 Rafał Kazimierczak. I Rafał Nowak zdobywa 28 punkt. Mamy już czwartą minutę drugiej kwarty. Thank you.
28-18, a za 3 popisa się rzutem Rafał Kazimierczak. I fauluje Rafał Nowak. Mamy dwie kolejne zmiany. Schodzi Bartłomiej Sara, wchodzi Michał Sara i schodzi Rafał Nowak, a na jego miejsce po raz pierwszy w dzisiejszym spotkaniu Damian Krawczyk. Zrzuty osobiste wykonuje Michał Pieniek. Zdobywa 30 punkt dla gospodarzy, 30 do 18. Szósta minuta, drugiej kwarty. I siódma minuta drugiej kwarty. Zmiana w drużynie gości. Schodzi Paweł Gałka, a pojawia się Łukasz Borycki. I Łukasz Borycki właśnie zdobywa 22 punkt dla Kamienicy. I przed chwileczką właśnie bohater rzutu fauluje. I rzuty osobiste będzie wykonywał Michał Sara.
i zdobywa Michał 31 punkt. Powoli zbliża się 7 minuta drugiej kwarty. Zdobywa 2 punkty Przemysław Ujma. 31-24 dla Gokisu. Zaczyna się 8 minuta, a zaczynają celnym rzutem Patryk Gawroński, zdobywając 33 punkt. A 26 punkt z numerem 7 zdobywa Łukasz Policki. I mamy zmiany. Marcin Sawicki zmienia Patryka Gawrońskiego. A z numerem 23 Zbigniew Para wchodzi za Wojciecha Krawczyka. Dwa rzuty osobiste, Michał Stan. I mamy 34 punkt dla gospodarzy. ...34-26. A trójkę uzyskał Michał Bieniek. ...34-29 na 2 minuty przed zakończeniem drugiej kwarty. Kazimierczak 34-31. A również za 3 trzecią trójkę w dzisiejszym spotkaniu Marcin Sawicki 37-29. No, miał na lepiej, no mi na lepiej. 37-31. Trzeci fal zawodnika z numerem 23, Zbigniew Para. Przypominam, że zawodnik będzie miał 5 przewinień, musi opuścić boiska, w tej chwili zmiana. Paweł Gałka wchodzi za Przemysława Ujmę.
Saran 38 punkt, a minuta 12 mamy do zakończenia drugiej kwarty. I właśnie Michał Saran opuszcza boisko, a w jego miejsce pojawia się Rafał Nowak. Minuta do zakończenia kwarty. Kwarty. Wynik brzmi 41-31 dla gospodarzy. O czas poprosiła dwójka Kamienica Polska. Przed nami trzecia kwarta pojedynku pomiędzy Gowisem Fanki a UKS-em dwójka Kamienica Polska. Po dwóch kwartach gospodarze prowadzą 41-35. Ofensywnego.
Marcin Sawicki i 43 do 35. Numer 3, czyli Przemysława Ujmy, a dwa rzuty osobiste będzie wykonywał Michał Sara. Nadal 43-35. Zdobywa 38 i 39 punkt dla dwójki. Dla Gokisu. Czwarta minuta trzeciej kwarty. Zaliczone, a więc mamy remis po 43. Dodatkowo faulowany zawodnik z numerem 23, czyli Zbigniew Pala. Zespołu gospodarzy.
Wyprowadza w tej chwili drużynę z Kamienicy na prowadzenie 45-43, a więc dobry okres gry drużyny gości. Ja tylko przypomnę, że dzisiejsze spotkanie również jest nagrywane przez Macieja Zielonkę. Serdecznie mu dziękujemy. Będzie można obejrzeć w internecie. Przypominam, 45-43, tym razem dla drużyny gości. Przewinienie techniczne i dwa rzuty dla drużyny. Gość, który będzie wykonywał, Przemysław Ujma. Przemysław Ujma. Thank you.
51, 49 i Marcin Sawicki. Siódma minuta, trzecie kwarty. Weteran chodzi, nie? I mamy zmianę w drużynie. Gości wchodzi na boisko Wojciech Krawczyk, a opuszcza je Rafał Kazimierczak. Wynik spotkania 51-49 dla Kamienicy Polskiej. Jest Martin Gawroński, remis po 51. I dodatkowy rzut osobisty. Zbigniew Para, a mamy wynik spotkania 53-50 do gospodarzy i rzut wolny osobisty. Celnie wykonuje Rafał Nowak, 54-51. W tej chwili na boisku najprawdopodobniej dwie najsilniejsze piątki obydwu zespołów. Znowu Patryk Gawroński, 56-51. Ósma minuta trzeciej kwarty. Dobry okres gry rozgrywającego gospodarzy. Łukasz Borycki, 56-53. Na 2,5 minuty przed zakończeniem tej kwarty, 56-53 prowadzi drużyna gospodarzy. Ponownie dynamiczny akcji Patryk Gawroński i będą dwa rzuty osobiste. Piąte zarazem przebijanie drużyny gości. Thank you.
po 56. Dwa punkty zdobywa Michał Sara, 58-56. Ostatnia minuta trzeciej kwarty. Jedna dwójkowa akcja dla Gagoński. I 60 punkt dla Gogisu. Porządnie, porządnie, hej! Ma, 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 ma. 40 sekund. Trzydzieści. I są dwa punkty. Pawła Gałki. Za odpowiedź Rafała Nowaka. 58-62. 15 sekund. 10. 8. 6 sekund i osobiste. Nie ma. Sędziowie orzekli, że był przewinien w ataku. Zostało 6 sekund. 3. Koniec. I 64 punkt zdobywa Maciej Sawicki. 64-58 po zakończeniu trzeciej kwarta, więc przed nami, myślę, emocjonująca ostatnia, czwarta kwarta. Przypomnę jeszcze raz, 64-58 dla drużyny. Przypomnę, 64-58 dla gospodarzy. Przed nami czwarta kwarta, czyli ostatnie 10 minut. I ten sam zawodnik zdobywa punkt 60. 60-64. Dobry okres gry Patryka Jabłońskiego, czego efektem są jego kolejne dwa punkty. Gawroński, kolejne dwa punkty. Jest również dodatkowy rzut osobisty. Czwarte przewinienie Pawła Gałki.
i podwójna zmiana w zespole. Gości na boisko wchodzą z numerem 23 Zbigniew Pala i 33 Rafał Kazimierczak. I celny rzut Patryka Gadońskiego 69-60, a zarazem 11 punkt w tym meczu tego zawodnika. 13. Jeszcze. Udany przechwyt Kamila Praskiego i bezbronny Patryk Gawroński zdobywa 71 punkt, 71-60 i czas dla drużyny gości. Ale w koszykówce wszystko jest możliwe. Patrząc na dzisiejszy protokół, drużyny zdobywają punkty tak zwanymi seriami. Mają okresy bardzo nierówne, raz lepszej, raz gorszej gry. Na razie w drużynie gospodarzy najwięcej 18 punktów zdobył Rafał Nowak. A z numerem 7 Łukasz Bolicki, 16 dla Kamienicy. I bez numeru 3-2 punkty zdobywa Przemysł Pojma. Punkty w tym spotkaniu Kamil Praski 74-62. Bardzo mocno spotkanie przeżywa trener gospodarzy. Przemysław Ujma. I Patryk Gawroński. Bez znajomikowu z tego zawodnika i zdobywa 80 punkt dla Gowisu. 80-64. Z numerem 33 Paweł Rafał Kazimierczak zdobywa 66 punkt. Faulowany Dariusz Wędek, podwójna zmiana, odpoczywa Patryk Gawroński, wchodzi Grzegorz Korzonek. Czwarte przewinienie Zbigniewa Pali z numerem 23 w drużynie gości. Dariusz Dębek, 81 punkt. I 82. Kolejna zmiana, właśnie Dariusz Dębek schodzi, a w jego miejsce na boisku pojawia się Adam Kulejewski.
Paweł, Gałka i za chwileczkę dwa rzuty osobiste. Jest 67 punkt dla Kamienicy. Przypomnę, 82-67. Piąta minuta, czwartej kwarty. I najprawdopodobniej to były pierwsze punkty Adama Kulejewskiego w drużynie GOKiS-u Panki w oficjalnym spotkaniu ligowym. Na boisku pojawia się z numerem 7 Łukasz Furgalski, zmienił Kamila Praskiego. Nieco 5 minut do zakończenia czwartej kwarty. I jest numerem 3-2 punkty zdobywa Przemysław Ujma, 69 punkt gości. Sędziom uznali, że było to zagranie ofensywne. Cztery punkty do zakończenia czwartej kwarty. Twarda walka pod koszem. Na boisku wchodzi numerem 5 Michał Bieniek. Zmienia Łukasza Woleckiego. A Pawła Gałkę przed chwileczką zamienił z numerem 6 Wojciech Krawczyk. Również zmiana w drużynie gospodarzy wchodzi Marcin Sawicki. Pojawia się Bartłomiej Sara. Przypomnę, 84-69 w tej chwili prowadzi drużyna GOKiS-u. Siódma minuta. I dwa punkty w odpowiedzi Rafała Nowaka.
najlepszego w tej chwili strzelca drużyny gospodarzy. Ósma minuta. Za trzy nie trafił Wojciech Krawczyk i mamy zmianę, pojawia się Łukasz Bojecki, zmienia Rafała Kazimierczaka. Czwarte przebije Łukasza Bolickiego i piąte drużyny. Jest Bartłomiej Sara, zgodę na 88. I dwa rzuty osobiste będzie wykonywał zawodnik numer 3, Przemysław Ujma. Trzy będą rzuty osobiste, pierwszy celny. 88-72. I cała piątka w drużynie gospodarzy została zmieniona. I Patryk Gawroński, można by niezawodny, zdobywa 90. punkt dla Kogisu. 9. minuta. W odpowiedzi za 3 Przemysław Ujma 90-76. No i nie chciał być gorszy. Marcin Sawicki 93-76. A więc festiwal trójek na zakończenie. Możemy się spodziewać również w końcówce koszykarskiego pojedynku, czyli V za V, czwarty V Przemysła Ujmy i na linii rzutów osobistych Patryk Gawroński. 94 punkt. Minuta 10 do zakończenia czwartej kwarty. I dwa punkty zdobywa z numer 23 w biegnie w pana 94-78. Thank you.
Dala, Gwardia, pół minuty. Truja! 22 sekundy. Przypomnę, 97-78. Czas! Czapunko! I na 22 sekundy przed zakończeniem czwartej kwarty o czas poprosił trener gospodarza. Przypomnę, 97-78. Chcemy czapunko! Przed nami 22 sekundy czwartej kwarty. Często są to długie sekundy przerywane rzutami wolnymi. Zobaczymy, jak to będzie w tym przypadku. 97-78. Polski. Serdecznie dziękujemy zawodnikom, sędziom wojskowym i sędziemu stolikowemu, panu Cezaremu Gajdzie oraz licznym kibicom. Serdecznie właśnie dziękujemy. Dziękujemy również panu Maciejowi Zielonce. Przypominam, dzisiejsze spotkanie można będzie obejrzeć w internecie.